Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot Tango Echo. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem Radio Replication na podstawie tej oto zgrabnej H3. No to czołóweczka i eksperymentujemy. Oczywiście wszystko wykonamy przy użyciu tej anteny. No to szybki przegląd naszych docelowych radyjek. Pierwsze radio posiada aż jeden zaprogramowany kanał. Drugie radio, o dziwo, też ma tylko jeden kanał. Strzałka w dół, strzałka w górę. Nie zmieni nam numeru kanału. Trzecie radio, zgadnijcie. Też nie ma nic ciekawego. Jeden kanał i to jeszcze nie taki, co potrzebujemy. Aby przejść w tryb replikacji, wyłączymy naszą trzecią ofiarę i w przyciskach po lewej stronie policzymy do trzech. A jak już znajdziemy ten trzeci przycisk i będziemy trzymać go wciśniętym podczas włączania radia, pojawi nam się ostatnia ukryta opcja, którą znalazłem w tym radiu. Dobra, trójeczka przygotowana i czeka sobie grzecznie. Bierzemy się za radio drugie. Na początku wyłączamy, aby niezwłocznie włączyć je ponownie, przyciskając trzeci klawisz bocznego menu. Dobra, radio drugie w tym samym stanie, odkładamy na bok, bierzemy się za radio pierwsze. Cyku myku, radio pierwsze też przygotowane, więc aktualnie posiadamy trzy radia, które nasłuchują. A co się wydarzy, zaraz zobaczymy. Ja do ręki biorę swoje radio, które męczyłem przez ostatnie 2 miesiące, a radio już jest na takim poziomie konfiguracji, że nawet ma najbliższe przemienniki zaprogramowane. Proszę, mam tu FM Linka, J-kę na szrenicy i JG pod śnieżką. No to co, postaramy się przetransferować te wszystkie kanały tym pozostałym nieszczęśnikom, co mają tylko jeden kanał i to na dodatek kiepski. Procedura jest ta sama na początku, czyli trzeci klawisz z boku i odpalamy radio. No i teraz wszystkie radia są w tym samym trybie, wszystkie wyglądają tak samo. Musimy tylko pamiętać, który tutaj z tej kolekcji jest dawcą. A żeby uruchomić procedurę kopiowania, naciskamy tylko trzeci klawisz z bocznego menu. No i okazało się, że to co właśnie robiłem było czystym szaleństwem, bo moje przetargane radyjko skapło się co tu się dzieje i od razu rzuciło errorem. Dwa radyjka docelowe udają, że wszystko poszło w porządku, jedno szczerze przyznało, że coś tu poszło nie tak. No i tu mamy jedno, które udaje, że jest w porządku, ale niestety żaden kanał się nie skopiował. Chyba wyszło, że te radia wzajemnie się komunikują, czyli jedno dostało jakiś pakiet, odpowiedziało, drugie dostało inny pakiet, odpowiedziało, więc eksperyment z masowym kopiowaniem radii zakończył się niepowodzeniem. Czyli wiecie, jak tego już nie robić. Całe szczęście moje przetargane radyjko nie straciło żadnego przemiennika, więc spróbujemy jeszcze raz. No to drugi pokój i drugie dobro tego samego dnia. Pewnie wiecie, na jakim jesteście kanale. A kto jeszcze nie wie, będziemy kopiować kanały z jednego radia do drugiego, ale tylko do drugiego. No to jeszcze krótsza czołóweczka i lecimy. No to tu mamy nowe radio, trochę już używane, ale kanał ciągle jest jeden. Nawet widzicie, jak klikam, to nic się tam nie zmienia. No a tu z kolei mamy stare radio. Oj, stare, stare. Ale proszę, jakie kanały tu ładne, przemienniki powpisywane, super. Niektórzy może jeszcze nie wiedzą, ale postaram się je zreplikować do tego nowego radia świeżynki. Policzę teraz do trzech i wcisnę trzeci klawisz, jednocześnie włączając radio. O, może się uda? Jest! Jesteśmy w trybie kopiowania. No i teraz musimy się postarać, żeby nasze pierwsze radio, albo drugie, albo te, z którego chcemy kopiować kanały, też przeszło w ten tryb. Czyli analogicznie robimy to samo, wchodzimy w tryb kopiowania. Tu też nam się udało. Super!
No to jednym okiem możemy zobaczyć, że dwa radia są w trybie kopiowania. Nic nam nie pozostało do roboty, jak tylko już włączyć maszynę kopiującą. A włączanie maszyny kopiującej następuje poprzez wciśnięcie trzeciego klawiszu po lewej stronie, zwolnienie blokady i start. Koniec. Troszkę szybciej niż w Quashengu, co nie? No i tu też dla mnie jest zaskoczeniem, że wymieniają się tymi pakietami, że jak jest za dużo ich, to gromada H3 się gubi. Dobra, wiadomo, nasze radio nieuszkodzone, a świeżynka dostała świeżą dawkę replikacji przemienników. Wielka Sowa, FM-Link, J-ka, Kopa, wszystko ładnie przetransferowane. To co? Pozdrawiam wszystkich na sezonie grillowym. Mam nadzieję, że pogoda wam dopisuje i odpoczywacie na majówce. Ja pewnie gdzieś tam w Tatrach siedzę, więc może rzucę jakieś szorciki z widokami. Troszkę nowych subskrybentów przybyło, więc bardzo wam dziękuję i pozdrawiam was jeszcze z Karkonoszy.